No siema wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. I na starcie chciałbym bardzo podziękować za wasze komentarze wyjaśniające, jak mogę wrócić do poprzedniej krainy oraz jak zbić tutaj te dwie brakujące skrzynki. Komentarz z powrotem krainy był nawet podobno sprawdzany przez tego użytkownika, więc bardzo cieszę się zaangażowanie w pomoc, ewentualnie żeby faktycznie te mapki robić na 100%. No i zasada jest taka, że po prostu muszę wsiąść i nazbierać wystarczającą ilość klejnotów, udać się do następnego baloniarza. No i ten baloniarz będzie nam brał i jakby to wam powiedzieć, ten baloniarz będzie nam umożliwiał albo powrót do poprzednich krain, albo po prostu lot do następnych. A jeżeli chodzi o skrzynki, to tutaj akurat bardzo dużo mi ze skrzynkami pomogła Ola. I wyjaśniła mi mniej więcej, że chodzi o to, że muszę z tych całych wieży, z tych całych armat wziąć i no po prostu korzystać z tych tych armat muszę wziąć i skorzystać, po prostu wziąć i muszę wziąć i po prostu wymierzyć tymi armatami w stronę tych skrzynek i to powinno te skrzynki rozwalić. Więc zaraz sprawdzimy, czy tak faktycznie jest. Okej, tu mamy armatę. Te mobki praktycznie już biliśmy w poprzednim odcinku, więc tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Ale my zaraz tą armatę przesuniemy w drugą stronę i wycelujemy w te całe skrzynki tutaj. Skrzynkę czy skrzynkę? Skrzynki, nie? Tam były dwie. Tak, dwie skrzynki. No dobra. Zobaczymy, czy to działa na tej zasadzie. Olu, plus jeden normalnie, widzisz? Nie pomyślałem nawet o tym, że właśnie w taki sposób można to zrobić. A teraz pytanie, czy tą armatą mogę wycelować w tą skrzynkę? Okej, teraz powinno być git. Próbujmy na tej zasadzie i i byk, dobra, czyli mamy dzięki twojej pomocy kolejną mapkę zrobioną na 100%. Bardzo ci dziękuję za zaangażowanie się. Ej, to jeszcze nie jest 100%. Brakuje nam 7. Ja tutaj innego pominąłem. Coś tu na dole może być? O cholera. Ej, ja myślałem, że to jest wszystko. No bo namioty wszystkie oblukałem, na pewno. Wiecie co? Zrobię teraz chwilowe cięcie i jak znajdę rozwiązanie, to po prostu dam wam znać. Dobra, top się. O Boże, naprawdę? Dobra, ja jestem kretynem, zobaczcie. Tu jest specjalnie zejście na dół i tutaj się zrespiliśmy. No i musimy tutaj zejść, żeby zebrać te brakujące. Dobra. Będą wszystkie? Zajebiście. Czyli mamy tą krainę zrobioną na 100%. A my dzisiaj udamy się do krainy o nazwie... Czekajcie. Tu nic wcześniej nie było. I tu jest pierwsza kraina, tak jakby patrzeć. Więc my się udamy do krainy o nazwie Wyschnięty Kanion. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Musiałem zginąć, żeby tak naprawdę się przekonać, gdzie są te dodatkowe punkty, więc małego bezbeka też strzeliłem na początek. Okej, na miejscu. Zobaczmy, co tu jest. To jest to samo, co byliśmy tak naprawdę. Uuu, mapka jest ogromna. Więc nie będzie tak łatwo. O! No. Oj. Monitor teraz. Okej, mamy zebrane. Skrzyneczki, dokładnie tutaj wszystko na pewno sprawdzimy. Okej, tu jest wszystko zebrane. QI-ka spalimy. Bo QI musi być dobrze przypieczony. O ty, chodź tu.
Kurwa, jeszcze się złapie. Ja uwielbiam go gonić, naprawdę. No i... Jakbym cię tak skrócił ci dystans. Shit. No nie, kamera mi się przełączyła. Jest. Mamy kolejne jajeczko. Dobra, ale my wróćmy tutaj do tego obszaru. Jak już tutaj polecieliśmy, to zaraz tam polecimy drugi raz. Ale jeszcze tutaj sprawdźmy, czy nic nas nie czeka. Okej, okej. O, mamy tu naszych bombardierów. Nała. Tu jeszcze musimy wrócić, bo tu chyba też wszystkiego nie zebraliśmy. Czy wszystko zebraliśmy, jak go goniliśmy? Nie, no chyba wszystko. Z tego co widzę, jest wszystko zebrane. Ewentualnie jeszcze będziemy dokładnie sprawdzać. Też mam nadzieję, że nie będzie nam brakować zbierania kolejnych rzeczy. Ogólnie tu jest jakiś taki podskoczek. Tam też będziemy musieli wejść. Co to za jakieś nowe mobki? O, tam będzie problem się dostać z tego co widzę. Chyba, że potem nam jakoś to poprowadzi. Dobra, tu mamy kolejne skrzynki. Cyk, cyk, cyk. Okej. I... Dobra, jeszcze tego rozwalmy i zaraz uratujemy jednego z naszych smoków. No, dawaj punkta. Ile mam tu w ogóle punktów zebrać? 400! No to to już są takie... dość bogate tego mapeczki. Dobra, Conan uratowany. Że co? O! Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. No dużo nam nie powiedział. 20 to już mam aż 20 smoków uratowanych? Tak dużo? Dość szybko nam to poszło. Dobra. Tu możemy wskoczyć, tu wręcz musimy wskoczyć, prawda? Prawda. Oczywiście musieliśmy też się obić. Tu ktoś jeszcze był, czy nie? Myślę, że to było ich aż dwóch. Dobra. A tu już zakręcamy kółko, z tego co rozumiem. Dobra, ale lecimy po kolei, tak? Tyk. Tyk. Przydałoby się tu jakieś jeszcze zwierzątka wziąć i popalić, czy coś. Już mamy niebieski kolor tej ważki, a to zbyt dobrze nie świadczy. Dobra, tutaj. Jest jakieś kolejne wejście i kolejny smoczek do odblokowania. Tylko czy nie byłoby lepiej, jakbyśmy tu podeszli? Wiecie co? Podejdziemy najpierw tutaj. Chciałem powiedzieć, że spróbuję nie spalić. No, faktycznie nie spaliłem tego. Okej. Okay. Cyk. Tu jest znowu jakaś kraina, jakaś znowu odnóże. A my byśmy zrobili kółko w sumie, jakbyśmy się tutaj udali i musimy też na pewno tam wskoczyć. I to byśmy musieli wskoczyć już z tej perspektywy, mi się wydaje. Więc tu idziemy, czy najpierw tą część mapy zamykamy? Wiecie co, najpierw zamkniemy tą część mapy. Dzisiaj tak mi się wydaje, że będzie trochę dłuższy odcinek z tego co widzę. Dobra. Już spalony. Już myślałem, że leci do nas. Tu nic nie ma, a jakbyśmy... To jest wręcz no powiedziane nam, że musimy stąd doskoczyć tam, ale... Czy to wyjdzie? Spróbujemy jeszcze raz. Może jak się rozpędzę i wyskokiem do tego spróbuję lecieć. Bo jakbym stąd... A właśnie, stąd mogę spróbować startować. Może wtedy dolecimy. A najpierw jeszcze Borysa uratujmy. Borys? Doceniamy sprawnych szybowników. Dobrze ci idzie szybowanie. Co, Spyro? Szybowanie to mój żywioł. W ogóle teraz zauważyłem... Bo tak wsłuchiwałem się w głos Spyro, że aktorem głosowym, który podkłada głos Spyro, jest czkawka z Jak wytresować smoka. A jestem wielkim fanem akurat tej bajki. Więc no, szczerze jestem w niebo wzięty. Nawet mówię, dopiero teraz jestem podjarany tym, naprawdę. Dobra.
Skakujmy tu. Nasz wasz kamen... Okej, tutaj, tu też jest skoczone, zebrane. Tam możemy z powrotem wrócić. Tutaj nie było żadnych platform. Prawda? A tam jest powrót do domu, dobra. To nie, to jeszcze nie wracamy, jeszcze mamy co tutaj zbierać. Nawet mówię, jestem podjarany, że dopiero teraz... Akurat teraz zwróciłem na to uwagę, że to jest ten sam bohater głosowy, który podkłada głos czkawce. W bajce Jak wytresować smoka, czy w tym serialu Jeźdźcy smoka, jeżeli chodzi o polski dubbing. Okej. O, i kolejny smoczek zdobyty. Dobra, tutaj startowaliśmy, tam jeszcze musimy wskoczyć. A tutaj, tutaj coś jest? Oczywiście, że tutaj też jest. Ale to będziemy musieli już chyba z tej bramy tu wskoczyć, co? Jest powrót do domu. Żebyśmy przez przypadek nie weszli do tego portalu. Dobra, tu są nasze skrzyneczki. Kurde, jeszcze kupę nam brakuje, no ale jeszcze nie zwiedziliśmy tamtego kawałka, nie? Dobra, tu mamy. Tu już wszystko zebraliśmy. Zobaczmy, czy tu jeszcze gdzieś to nie prowadzi. Tu jest jakieś w ogóle otwarcie tego okienka, ale chyba do tego okna nie możemy wskoczyć. Chyba nie, dobra. Jak będzie brakowało, to będę musiał pamiętać, że coś takiego tutaj jest. Chodzi mi w sensie, że jak przejdziemy tą mapkę teraz i się okaże, że nam brakuje czegoś. Okej, mamy kolejne 5 szmaragdów zebranych w tej dolinie. A my moglibyśmy jeszcze tam wskoczyć. Więc wracajmy tu. I tu są jeszcze jakieś smoki. I tu też trzeba wskoczyć. Czy my stąd dolecimy aż tam? Dobra, próbujemy. No i... Padliśmy na sam dół, niestety. Tu zaraz szybko wrócimy, ale nie w tą stronę biegnę. Okej. Rozpędzony, rozpędzony. Tak, 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 dobra. Tu jest ten nasz skok. Fajnie, bo jakbyśmy tutaj wskoczyli na te platformy unoszące się. A tu jest smog i klucz. Czy jest jeszcze jakaś skrzynka, w której będziemy potrzebowali klucza? Ten domek mnie dość też tutaj. Ta wieżyczka tutaj mnie interesuje, czy tam faktycznie nic nie ma. Bo z tamtego dachu tam nie doskoczymy. Tu jest takie dość przejście. Czy jest jakaś inna opcja, żebyśmy tu się dostali? No nie, no trzeba tutaj wskoczyć. Czyli co? Rozpędzamy się i skaczemy. Może to coś da. Jak z rozpędu. Ale znowu pomyliłem klawisze. Dobra, wiecie co? Teraz ten moment powrotu ja wam wytnę. No dobra, tutaj nie wskoczymy. Spróbujmy jeszcze. Tak. Kurwa, to można takim skokiem tu wskoczyć? Dobra, witam was z powrotem. Za cholerę, nie rozkminiłem, jak tam mogę wskoczyć. Więc udamy się teraz do tej krainy, znaczy do tej krainy, Boże. Udamy się teraz tutaj, do tego miejsca, ostatniej części mapki. I ewentualnie zobaczymy, bo może tam będzie jakiś ukryty motyw, że możemy tutaj akurat wskoczyć. Moja ważka już się pali na zielono, już ma dosyć moich faili. Dobra. Skaczemy tutaj i lecimy przez tą krainę. Może tu będzie jakiś motyw. Raz. Dwa i trzy. A, nie udało się. O, brakuje nam jeszcze aż 150. Okej. Tutaj wszystko było zebrane.
tych. Dobra, tu jest też to zebrane już. 266, no. Okej. Tu jest też nasz smoczek kolejny. O, odkryli się. Nara. To byśmy zginęli, jakbyśmy już spadli. Dobra, Ładuj się. Teraz wejdziemy tutaj do środka. Tu jeszcze coś. A tu jest jeszcze taki jakby żółwik do zebrania, tak? A, i tu też musimy skoczyć. Dobra, bieraj, moczka. Ivor. Czy to ty, Spyro? Ten zacny młokos, o którym tyle słyszałem. Już pierwszy dymek, który z siebie wydałeś, był dla nas znakiem, że... Znakiem... Nie pamiętam. Dobra. Zbierajmy te tutaj. Punkt tego szafirki. O, tu ominąłem jakiegoś szafira. No bo stąd przyszliśmy. Dobra, no i co teraz, nauka skakania będzie? A musimy się jakoś dostać przecież. O, i tam jeszcze musimy się dostać. Gruba sprawa, wam powiem szczerze. Ja tu widzę, że jest jakaś platforma, która nam umożliwi skok. Dobra, raz, dwa, trzy. I tu coś jeszcze jest? Nie, tu nic nie ma. Tu jest ta platforma, z którą możemy wejść na górę. A i tu są te skrzyneczki. Okej. Okay. Tutaj doskoczymy tam i stąd powinniśmy jeszcze doskoczyć tam. Dobra. No i doskoczyliśmy. Kolejna tutaj zaliczona. No, musimy wrócić znowu tam. Jeszcze musimy zrobić skok tam. To tam, to tu, to te, to tam. To będzie ciekawy skok, wiecie? Wydaje mi się, że to jest jednak trochę za daleko. Dobra, jakby co, zginiemy i tak się zespołnimy tu. Lecisz? Jezus. No nie, nie wyszło. Kolejne życie poszło i się jobać. A my zespołniliśmy się w środku tutaj. I wszyscy już są pokonani? Chyba tak. A, tu jeszcze są. Oni się zespołnili. Paszka. A, myślałem, że to może być coś ukrytego. Kurde, jak tam wskoczyć? Może mogę jakoś wyżej wejść na tą wieżę, albo stąd. Mnie to by było nawet logiczne, jakbym stąd mógł się dostać tam. A myślałem, że może tutaj być, da radę. Dobra, tu skrzyneczki, wszystko jest zebrane, to skaczmy tu. Dobra. Jakieś petardy? Aha, fajnie. No. Tego się nie spodziewałem akurat. No i to jest to nasze wejście do tamtego smoka. Och. Aha. Dobra, to tak. No już wiemy, że te fajerwerki nam nic za dużo nie dadzą. Tu. No i dobra, no i to już musi być teraz udany skok. No nie gadajcie, no. Naprawdę? To muszę się rozpędzić i dopiero z rozpędu tam skoczyć. No, ubiłem ich, prawda? Ubiłem, dobra. I teraz tracę życia. Jeszcze nam w cholerę tego brakuje tak naprawdę, no. Dobra, z rozpędu i skok. I teraz już bez problemu powinniśmy dolecieć. Tak, udało się.
Dobra, klejnuty. Aha, no. I to jest tamten klucz, który musimy jakoś zdobyć. Jeszcze 30, jeszcze 29 szafirów nam brakuje. Czyli wracamy tam. I zaraz będziemy rozkminiać, jak tam skoczyć. Czyżby stąd była jakaś platforma, czy może ja coś ominąłem wcześniej? Bo na ten daszek to pewnie nie możemy wskoczyć, co? Ojojoj. No jesteśmy w martwym punkcie. Ja tu muszę się odpowiednio wybić w ostatnim momencie. Bo tam dużo nam naprawdę nie brakuje. Aga. I skacz. Dobra, będziemy failować. Zapraszam was za chwilę na ponowne oglądanie. No bo tu nie ma jak wskoczyć, prawda? No nie, nie ma. Dobra, wiecie co? Chyba rozkminiłem, o co chodzi. Zobaczymy, czy to się uda teraz. Oczywiście, że o to chodziło od samego początku. Czemu ja się uparłem, żeby skoczyć z tej platformy tutaj? Nie mam pojęcia. Dobra. Zbieramy te ostatnie punkty chyba. Maximus, uratowany. No jest maksimum. Po głowie sępów. Może nie widać, ale to bardzo smaczne ptaszyska. Polecam podpieczone ze szczyptą soli. Okej, mamy. Mamy też kluczałkę, ale nam jeszcze ilu aż brakuje klejnotów? 25, no. Trochę dużo. Tak naprawdę. A tu już widzę, że niczego nie ma. No udamy się jeszcze w tamto miejsce i zobaczymy, czy... Jakby to powiedzieć, no i zobaczymy, czy wszystkie klejnoty będą akurat w tamtym miejscu. Bo mi się wydaje, że ja tutaj tą mapkę naprawdę dość dokładnie przejrzałem, tylko że muszę wrócić, bo nie lecę tu, gdzie powinienem lecieć. No i tu. Teraz skok. I od razu leć. Okej, tak, tak, tu. I teraz tutaj. Wejdziemy tak, 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 tak. No i stąd musimy dolecieć, ale to już na rozpędzie. Lecisz, lecisz, lecisz. Okej, mamy skrzynkę. Czy ty nam dasz 25 szafirów? Mamy 400. Uf, myślałem, że o czymś gdzieś zapomnieliśmy, ale mapkę zrobiliśmy na 100%. Więc teraz się już udamy do wyjścia. I tą mapkę też mamy zaliczoną na 100. Okej, ustaw się, smoczek, ustaw się. I wracamy. Jej, tu, tu i tutaj już lecisz na speedzie. Okej, dobra, wracamy. No i wydaje mi się, że dość długi wyszedł odcinek ze Spyro. Zobaczymy, czy te krainy teraz będą, czy te krainy będą naprawdę aż tak wymagające, czy jak to mi kiedyś znajomy powiedział, że ja wybrałem najgorszą krainę na samym początku. Okej, no to w sumie dziękuję wam za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać jakiegoś komentarza. No i zostawcie także suba. No, ja tutaj ze Spyro się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nara!